Witajcie, tu Malta Tarasiuk, a to gra Don't Escape, która niegdyś była dostępna za darmo we Flashu, ale Flash już nie ma go już z nami i został nam tylko Steam. Na Steamie można kupić całą trylogię Don't Escape za niecałe 20 zł, więc hej. Zawsze marzyłam o tym, żeby w Halloween zrobić cały miesiąc, że co tydzień... Nie co tydzień film, tylko codziennie film. I miałam zaplanowane, jakie gry we Flashu wtedy zagram. I teraz już nie mogę zagrać i to mi uświadomiło, jak wszystko mija, nawet najdłuższa, że mija. Więc nie chcę odkładać dłużej mojego planu o Halloween. Robimy to w tym roku, zobaczymy, czy damy radę. Jeśli jesteście z przyszłości, to powiedzcie mi, czy dałam radę przez cały miesiąc codziennie filmy wrzucać nowe. Zbudziłem się w pokoju, który nie był zamknięty i pamiętam wszystko. Jestem wilkołakiem. Dzisiaj się transformuję i ludzie umrą. Chyba że znajdę sposób, aby powstrzymać siebie przed opuszczeniem tego miejsca. Muszę się upewnić, że cokolwiek się stanie, nie ucieknę. Wiecie, w czasach, kiedy powstała ta gra, bardzo modnym typem gier było Escape Room, gdzie właśnie cała gra polega na tym, że byłeś w pokoju zamknięty, miałeś uciec. A ta seria właśnie Don't Escape cała opiera się na tym, że właśnie masz uciec. Masz nie uciec, masz się powstrzymać przed ucieczką, to jest złe, jeśli uciekniesz. Seria ogólnie składa się z 4 gier, ale nie trzeba w jakiej kolejności, bo one się ze sobą nie wiążą tak bezpośrednio. O, mamy drewno. Może nam się przyda. Co my tutaj mamy? Siekiera. Trochę zardzewiała, ale nadal ostra. O, grzyby, myślałem, że się przed nami ukryją. Znalazłem grzyba. Bardzo się cieszę. I to bardzo łatwo przegapić w tym miejscu, to jest właśnie bardzo ważne. Jestem ciekawa, czy pamiętam tę grę na tyle, aby zdobyć 100 punktów. 100% punktów. Pod dachem krył się łańcuch. Kto normalnie trzyma łańcuch pod dachem, to ja nie wiem. A więc zamkniemy drzwi, ale nie mamy klucza. Musimy poszukać klucza, żeby je zamknąć. Co my tutaj mamy? Miotła może nam się przyda? Miotła, nie potrzebuję jej. No nie wiem, mógłbyś wilkołakowi... Mógłbyś tam przyłożyć w łeb miotłą i stracić przytomność? Może to by powstrzymało cię przed transformacją? Nie ma amunicji w broni. Po roże, czyli musiał mieszkać tu myśliwy. O, mamy pustą butelkę. Jest zimna woda w tym garnku. Ale nie mamy ognia. Może trzeba będzie ją podgrzać. Oto jest jego pamiętnik. Chatka wygląda na opuszczoną. Zostanę tutaj przez chwilę i się zastanowię, co powinienem zrobić. Mam nadzieję, iż nie pożarłem osoby, która tutaj mieszkała. Dzisiaj będzie pełny księżyc. Pełnia będzie. Gdzie to też kolejna rzecz, którą łatwo przegapić. Będę, jak pierwszy raz grałam, nawet nie zauważyłam, że tu są dwie strony, między którymi można się przełączyć. Tak jak się spodziewałem, wiedźma wyrażała się wyłącznie zagadkami. Powiedziała, że aby osłabić bestię, powinienem... Potrzebuję garści ostrego pyłu, suchego zioła, a także czegoś, co rośnie w ziemi, ale nie jest rośliną. Także wspomniała, że to, co z tego sporządzę, to nie będzie działać zbyt długo. Okej, czyli mamy zrobić miksturę, ale owa mikstura nie działa zbyt długo. Kolejna rzecz, którą łatwo przegapić w tej chatce, bo jest w tej chatce bardzo ciemno, zwłaszcza potem, jak zamknęłam drzwi. Jest piwnica. Dobre mięsko. Jakie soczyste. O, co to jest? Przyprawa. Ciekawe, czy jest pikantna. Część osób już się pewnie zorientowała, co będzie w tym przepisie. Znalazłem zapałki. Znaczy, zapalniczkę, tinderbox to chyba najbliższa. Pamiętajcie, w horrorach zawsze otwierajcie wszystkie szuflady. Pusty jest garnek. A ten facet nie tylko trzymał coś pod dachem, ale też pod łóżkiem. Klucz pod łóżkiem, świetny pomysł. I klucz był też w kurtce. Dobra, kolejne... kolejny klucz. Kolejna rzecz, którą można zamknąć. O, a toż co? Wysuszone zioło jakieś. Ciekawe, czy nam się przyda. O, a tu jest korzeń.
A to jest zamknięte. To dobrze, mamy dwa klucze. Mamy dwa klucze, ale zamek jest złoty, więc założę, że złoty klucz. Miałam rację, kolory nie kłamią. Mamy młotek i gwoździe. Potrzebujemy desek. A więc mamy, wydaje mi się, że już wszystko. Ej, chciałbym wrócić do drzwi, proszę. Okej, więc drzwi zamkniemy. Przesuniemy. O, mamy jeszcze linę ekstra. Potrzebujemy teraz zrobić naszą magiczną miksturę, którą nam wiedźma mówiąca zagadkami podała. Tam mamy drewno w kominku i teraz możemy je podpalić. Widać, to było bardzo dobrze wysuszone drewno, pomimo tego, że było na podwórku, które wygląda, jakby niedawno padało. A więc mamy wodę. Przepis mówił, że potrzebujemy tak. Garść ostrego, gorącego pyłu, czyli przeprawy. Chrupiące zioło, czyli wysuszone zioło. I potrzebujemy czegoś, co rośnie w ziemi, a nie jest rośliną. Mamy do wyboru korzeń i grzyb. Korzeń nie jest częścią rośliny, więc bierzemy grzybka. Mamy miksturę. To teraz sobie weźmiemy. I to jest bardzo ważne, bo ona będzie działać krótko. Więc nie możemy wypić jej teraz. Zaraz wam powiem, co z nią zrobimy. Ale najpierw zabijmy okno deskami. Żeby było jeszcze trudniej wyjść. Co my zrobimy? Damy miksturę na mięso. I mięso powiesimy. Dzięki temu nie wypijemy mikstury teraz, tylko właśnie zjemy tą miksturę, kiedy będziemy już wilkołakiem, czyli weźmiemy ją później i będzie dłużej działać. I jeszcze dla pewności zwiążemy się liną. I zwiążemy się łańcuchem. Nie wiem, jak daliśmy radę związać się łańcuchem, tylko że byliśmy związani liną, ale okej. Okay. Dobra, i jesteście gotowi? Zaraz będziemy wilkołakiem! Zakończyć grę. Jeśli to wybierzesz, to zaczekasz, aż słońce skryje się za chmurami. Przepraszam, za horyzontem, bo za chmurami ono już jest schowane. I powstanie zza horyzontu pełny księżyc. Czy księżyc powstaje zza horyzontu? I ukaże się księżyc w pełni! Jeśli już teraz zaczynasz czuć tą swoją potrzebę, to łaknienie, ten głód. Czy jesteś pewien, że jesteś gotowy? Tak. Zrobiłam wszystko, co pamiętam, że powinnam zrobić. Naprawdę nic więcej nie pamiętam. Jeśli nie zostanę 100%, to ja nie wiem, co ja przegapiłam. Bardzo przyjemne dźwięki to były. Transformacja się dopełniła. Wilkołak był głodny. Pragnął mięsa. Przegryzł linę, którą był związany. Trochę mu zajęło kłopotu, zerwanie się z tego łańcucha. Zajęło mu to chwilę, ale dał radę. Mięso zawieszone na haku wyglądało pysznie i odwróciło jego uwagę. Ale po tym, jak je zjadł, to poczuł się tak, jakoś tak słabo. Zaczął walić w drzwi. Próbował je starenować. O, już tylko 20% zostało staminy, czyli tego wigoru. Jeszcze trochę i wilkołak straci przytomność. Zajęło mu trochę kłopotu, złamanie, zniszczenie zamka. A co z szafką? Wywrócił szafkę? I wreszcie wilkołak był wolny, ale wigoru mu zabrakło, padł ze zmęczenia. Co się wydarzyło później? Spokojna noc. Wilkołak wylazł z chatki, ale zabrało mu to tak wiele wysiłku i czasu. I na dodatek był osłabiony miksturą, zmęczony wyważaniem drzwi, po prostu już nie miał żadnej siły, które mu zostało. Uciekł do lasu, niezauważony przez nikogo. No i to nam konkluduje pierwszą grę w serii Don't Escape, czyli Nie ucieknij. Zapraszam was niedługo na następny odcinek, w którym będę znowu grać tę grę, ale tym razem pokażę wam wszystkie zakończenia i powiem, jak je osiągnąć, bo tak, to ma wiele
zakończeń, zależnie od tego, ile procent właśnie wigoru uda ci się obniżyć. Ja miałam najlepsze. Więc do zobaczenia i wkrótce. Chciałabym podziękować wszystkim patronom, czyli osobom wspierającym mnie poprzez portal Patronite. Na szczególne podziękowania zasługują Piotr Orlik, Dani Dir, Srebrna Stal, Alek Haber, Piotr Wołoch, Marii Uwu, Juliusz Deslaucz, Wiktoria Bartkowiak.